Czyli patrzcie, jak ja wyglądam, do przeproszenia. Okazało się, że mój pociąg jest odwołany, no i muszę półtora godziny czekać na następny. No i lecimy w podróż, moi drodzy. Jesteśmy teraz na Bisztedzie. Idziemy do metra. Lecimy sobie na tutaj na Hauptbahnhof Nord, czyli na dworzec główny północny, stacja północ. Za 5 minut akurat mamy metro. Tu jest taki dopisek Kurzug, co znaczy, że będzie to krótkie metro. Ogólnie siemanko. Na razie nagrywam z ręki, ponieważ nie chcę mi się gimbala wyciągać. Jest godzina 5:05. Jedziemy do Polski, do Wrocławia, do Namysłowa dokładnie. Czekamy na metro teraz. Patrzcie, w ogóle pogoda jest straszna. Ja mam taki parasol, on się ledwo trzyma ogólnie. No ale musi mi wystarczyć. Przesiadkę mam w Berlinie, 2 godziny 50 minut. Celowo taki przystanek wybrałem, żeby coś tam w Berlinie nagrać. Niestety teraz zauważyłem, że ma cały czas padać cały weekend, więc nie wiem, czy cokolwiek w Berlinie nagram. Jak zwykle pech. No ale zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli. Jesteśmy już na dworcu głównym. Idziemy sobie na peron. Jest godzina 5:25. Mój pociąg odjeżdża o godzinie 5:52. A tu jest taka ciekawostka, co chciałem wam pokazać. Przed wejściem na peron są takie złote linie. I jak ją przekroczysz, to, a nie masz biletu, to możesz dostać mandat. Poza tą linię wchodzimy tylko jak mamy bilet, co jest dla mnie totalnie bez sensu, bo czasami ta linia jest na przykład od razu na wejściu na dworzec. Za tą linią znajduje się na przykład jakaś piekarnia albo kebabownia, powiedzmy, no i nie możesz przekroczyć tej linii, żeby sobie kupić coś do jedzenia, no bo mandat dostaniesz, także bez sensu. No i proszę, dworzec główny od zewnątrz w końcu. Ogólnie chciałem sobie kawę kupić, ale za 2 godziny będę w Berlinie, to chyba dopiero wtedy sobie kawonka wypiję do jakiegoś śniadania. Na razie nie jestem głodny, więc nie ma sensu szukać kawy. Poza tym patrzcie, jakie tu są pustki teraz po 5:00 w niedzielę. No i jesteśmy, ja mam pociąg z peronu 12:00, także idę go poszukać, bo nie wiem, gdzie to dokładnie jest. Dobrze, że mam sporo czasu, to bez stresu sobie go znajdę. No i jest peron 12:00 i moje Intercity kochane stoi tutaj. A nie, sorry, to jeszcze nie jest to. Moje tu będzie dopiero jak ten pociąg odjedzie. No dobra, mniejsza z tym, zresztą co ja gadam, to widać, że to nie jest Intercity. Ogólnie policja łazi, mandaty daje, muszę założyć maseczkę, kurde, FFP2. Co w ogóle dla mnie jest bez sensu. Wszystkie kraje luzują obostrzenia, a Niemcy jak zwykle na szarym końcu, co za państwo, cholera jasna. Nie lubię tych masek FFP2 właśnie dlatego, że ciągną strasznie za uszy i patrzcie, jak ja wyglądam, to przeproszenie.
Już nie wspominając o wyglądzie, ale bolą uszy od tego strasznie. Druga sprawa, że jest to debilizm, bo my jesteśmy tak naprawdę na dworze, więc w ogóle nie powinno tu się masek nosić, więc... No nie wiem, ciężko to stwierdzić. W zasadzie te maski mają być obowiązkowe, te FFP2 mają być obowiązkowe tylko w komunikacji miejskiej, w metro i tak dalej. A tutaj nie widziałem takiego szyldu z napisem, że trzeba. No więc nie wiem, no na razie nie zakładam. Widzę, że ludzie chodzą też w zwykłych maseczkach. To co, ja się będę stresował? A jak dostaniemy mandat, to wszyscy. Były jeszcze pociągi o 6.50 chyba i 7.50, no i wtedy miałbym przesiadki odpowiednio o godzinę 50 albo tylko 50 minut. No ale chciałem coś nagrać, a druga sprawa, że trochę trzeba było przycebulić, no bo ten pociąg, który o 5.50 wyjeżdża, którym ja jadę, był tam chyba 10 euro tańszy, no więc mieć, a nie mieć. Areczek pechowy. Okazało się, że mój pociąg jest odwołany, no i muszę półtora godziny czekać na następny. Problemem jest tylko to, że miałem w planie coś tam nagrać w Berlinie, ale po półtora godziny, jak przyjadę półtora godziny później, no to nie wiem, czy w ogóle zdążę wyjść z dworca i dojść gdziekolwiek, więc słabo, no słabo, po prostu jestem teraz po prostu załamany. Ale tylko z tego powodu. No ale na szczęście kawa jak zwykle ogrzewa mi serce. W ogóle muszę już się do fryzjera udać, bo patrzcie na moje włosy. Tragedia po prostu. Patrzcie, jaka jest pogoda dzisiaj, tragiczna. Deszcz pada. Tam jest taki wielki Saturn na końcu. 3- albo 4-piętrowy. Lubię ten sklep, podoba mi się. Ogólnie lubię elektronikę, więc taki 4-piętrowy Saturn to dla mnie nie lada gratka. No ja czekam tu dalej w ogóle. Patrzcie, jakie pustki w niedzielę na dworcu. Znaczy w niedzielę na dworcu o tej porze, jest 6.40 prawie dochodzi. Patrzcie, jakie zaloty. Jakie tańce. No powiem wam, jakby o mnie się jakaś kobitka tak starała. Ho, ho, ho. Nie no, jak odmówi, to głupia jest. O, ej, gryzą cię. Walka gołębi. Albo pocałunek. O cholera. No, w końcu jesteśmy w pociągu i jedziemy. Także do Berlina. Witamy w Berlinie. Niestety mam tylko 20 parę minut, żeby cokolwiek tutaj nagrać, więc bardzo mało. Przez to zasrane opóźnienie, za przeproszeniem, pociągu, cholera jasna. Znaczy nie opóźnienie, tylko odwołanie. Przejdę się tu kawałek, może mi się uda coś uchwycić. A jeśli nie, no to trudno. To widzimy się już dopiero w Polsce. Tak się prezentuje dworzec główny w Berlinie. Całkiem coś innego niż w Hamburgu. W Hamburgu w takim klasycznym wyglądzie, a tutaj przeszklony, nowoczesny. Niby pada, ale tak delikatnie, także pogoda
można powiedzieć, nie jest taka zła. A ja idę wam pokazać szybko niemiecki parlament, czyli Reichstag albo Bundestag, nie wiem, jedno z dwóch na pewno, albo jedno i drugie razem. No, ponieważ jest niedaleko od dworca, no jakiś kilometr pieszo, no i myślę, że uda mi się to nagrać w miarę szybko i wracam na następny pociąg, tym razem w kierunku Wrocławia, także widzimy się za chwilkę. No i jest, moi drodzy, Bundestag, czyli siedziba niemieckiego parlamentu. Jest on siedzibą właśnie parlamentu od roku 1999. W tym właśnie budynku wybiera się prezydenta Niemiec co 5 lat. Jest to bardzo ważne miejsce historyczne, ponieważ w 1933 roku w tym właśnie budynku wybuchł pożar, który był pretekstem dla Adolfa Hitlera do przejęcia władzy nad Rzeszą Niemiecką. Bardzo ważne miejsce z punktu historycznego. No i zarazem piękna budowla. Z tego co czytałem, można zwiedzać to miejsce, ale nie mam szczegółowych danych. Dobra, ja niestety muszę stąd spadać, także szybkie takie ujęcie. Widać, Bundestag znajduje się za mną, ja już wracam na pociąg. No kurczę, niestety bardzo mało czasu dzisiaj, cholerka jest zły, jestem z tego powodu, ale cóż mogę zrobić. Obiecuję wam jednak, że do Berlina jeszcze się wybiorę, może nawet w tym roku, na jeden albo dwa dni, i pokażę wam o wiele więcej z tego miasta, no bo widziałem właśnie na paru blogach dużo tutaj bardzo fajnych miejsc, które warto pokazać, myślę, dla osób, które chętnie odwiedziłyby Berlin oraz dla tych, którzy tu mieszkają, a może nie wiedzą, że są takie miejsca w Berlinie. Dobra, lecę na pociąg, widzimy się za chwilę. Ciao! Patrzcie, jak ja wyglądam, zmokłem trochę, ale nie jest źle. Idę szybko do toalety, może uda mi się kawę jakąś kupić i lecę na peron, mam jeszcze 15 minut. No, udało mi się kupić kawę, cappuccino i taką fajną bułkę z falafelem. No i zaraz ruszamy, zaraz odpalam Netflixa i cała droga do Wrocławia pyknie, 4 ponad godzinki. No ogólnie tutaj ten pociąg, co leci za granicę, o wiele fajniejszy, bo o wiele więcej miejsca jest. Patrzcie, mogę normalnie nogi sobie wyciągnąć, nie? Także zapowiada się piękna podróż. No i widzimy się we Wrocławiu. A jak Wrocław i Polska, to wiadomo, piękne kobiety, pyszne jedzenie, czyli dom. Lecimy do auta, gdzieś tutaj po mnie przyjechali. O, już widzę, stoi zielone BMW. Wrocław, piękne miasto. Siema! Dzień dobry. Wsiadam. Do Namysłowa, do domu. Jak widać, pogoda w Polsce o wiele lepsza niż w Niemczech.
odpoczywam sobie dzisiaj, a jutro biorę tą oto furmankę i wracam z powrotem do Niemiec. A tymczasem dajcie suba, lajka, jeśli film się podobał i zapraszam na następne odcinki. Pozdrawiam.